Spotykamy się dziś na wydarzeniu Ach, ten łódzki modernizm. I opowiemy sobie troszeczkę dzisiaj o tym modernizmie, o związku modernizmu z Łodzią. A opowiedzą chyba lepiej ode mnie nasi dzisiejsi goście. A są nimi pan Michał Styś, dyrektor zarządzający firmy OPG Property Professionals. Pani profesor Jolanta Rudzka-Habisiak, rektor Akademii Sztuk Pięknych. A także pan Igor Halupec, były wiceminister finansów, przedsiębiorca, a także krewny Apolonii Halupec, którą prawdopodobnie lepiej państwo znają jako Pola Negri. Oddaję głos na początek panu Michałowi. Dzień dobry. Witam wszystkich w ten tak naprawdę jak pogodny dzień. Udała nam się pogoda. Powiem tak, no cóż, jestem rektorem uczelni, której budynek jest takim bardzo późnym, ale jednak modernizmem. No, mogę tylko przeprosić, że nie zachowały się te autentyczne fragmenty drewnianej elewacji i tego, co było siłą naszego budynku, jak był nowy. No niemniej jednak cała architektura i to, co robimy w uczelni, na jakich programach bazujemy, jest ściśle związana z całym ruchem awangardy. Jak państwo wiecie, naszym patronem jest Władysław Strzemiński i to jemu zawdzięczamy całą bazę dydaktyczną, całą ideę kształcenia projektantów poprzez szeroko pojęte kształcenie artystyczne. Oczywiście jesteśmy dumni, to rok stulecia awangardy, wielkiej awangardy. Również przygotowaliśmy wiele wydarzeń z tej okazji i bardzo się cieszę, że w ramach tego właśnie roku udało się w tym roku stulecia spuentować projekt, bardzo ciekawy projekt, jaki podjęliśmy jako uczelnia z panem Michałem Stysiem. Właśnie tu wspominaliśmy niedawno, że pierwsze rozmowy między nami pojawiły się zanim powstał budynek. Już takie plany były i tutaj bardzo serdecznie dziękuję, że ten związek designu, sztuki i biznesu znalazł tutaj taką fantastyczną egzemplifikację. Chcę bardzo serdecznie przy tej okazji podziękować pani dr Annie Wrzesień, która wraz ze studentami przeprowadziła ten projekt skutecznie, właściwie w nawiązaniu do koncepcji pana Michała i w ogóle koncepcji inwestorskiej. Myślę, że ten duch świata sztuki, filmu, literatury został tutaj znakomicie połączony z tym, no, tym art modern, z tym wielkim powrotem modernizmu do Łodzi w takiej nowej odsłonie. Także polecam się na przyszłość, panie Michale, jak kolejne budynki będą powstawały, to sobie możemy wymyślić kolejny wątek. Jak sądzę, mój Wydział Wzornictwa i Architektury wnętrz, też Wydział Rzeźby, który tu fontannę zaprojektuje, jest do państwa dyspozycji. Dziękuję bardzo. Łódzkim, bo przyznam, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, trochę o Poli Negri. Jestem jednym z niewielu żyjących krewnych tej wielkiej polskiej aktorki i chronię i też bardzo gorąco wspieram różnego rodzaju przejawy pamięci o niej, a jest ich, z czego się bardzo cieszę, coraz więcej i dlatego też chciałbym zacząć od gorących podziękowań dla pana prezesa, dla firmy OPG Property Professionals za ten pomysł i za taki niekonwencjonalny sposób upamiętnienia Poli Negri, która wydaje mi się, że cieszyłaby się z tego pomysłu przynajmniej z dwóch powodów, a może nawet z trzech. Pierwszy powód to jest taki, że jest obok Rudolfa Valentino, a jak wiemy, to była jej wielka miłość. Po drugie, muszę powiedzieć, że podoba mi się ten mural, ten rysunek, dlatego że zwykle upamiętnienia przejawiają się poprzez takie dosyć poważne postacie, prawda, które patrzą na nas z pomnika, prawda, albo z popiercia. A tutaj właśnie no, to jest tak, jak ona była w tych latach 20., latach 30., na które przypadał szczyt jej kariery. Wiotka, zgrabna, fajna, piękna. Kobieta, która podbiła Hollywood, podbiła wtedy cały świat. Także ten pomysł na pewno by się jej podobał. A też dodam jeszcze, że ja mam taki malutki związek z Łodzią właśnie po stronie mojego ojca, czyli właśnie po stronie, z której była Pola Negri, a mianowicie moja babcia pochodziła
z Łodzi, już dawno nie żyjąca. Także już jakaś tam część kropli łódzkiej też we mnie jest. Także bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również, że firma OPG Property Professionals wsparła przy tej okazji Towarzystwo Pamięci Poli Negri, które działa w Lipnie. Jest to chyba w Polsce taka najprężniejsza instytucja, która w różny sposób upamiętnia Pole Negri, organizując i festiwal, jest muzeum, jest Izba Pamięci, są różnego rodzaju wydawnictwa. No i cieszę się, że dzięki temu biznesowemu projektowi jakaś drobna kapka, widzę, że to jest duży projekt, ja słabo negocjowałem tam chyba to wsparcie dla towarzystwa, więc następnym razem już tak łatwo się nie uda. Jak 400 mieszkań, no to od mieszkania tam policzymy już jakby. W każdym razie chcę wszystkich zapewnić, że to wsparcie idzie absolutnie na cel charytatywny, właśnie na rzecz tych osób, które też społecznie niestety nie mogą być tutaj dzisiaj razem z nami, w tym pani Dorota Łańcucka, która założyła towarzystwo i organizuje od 11 lat już festiwal Poli Negri w Lipnie każdego roku w maju. Także coś z tego osiedla też będzie na rzecz upamiętnienia, nie tylko w ten sposób, ale również w inny sposób Poli Negri. Także jeszcze raz gratuluję pomysłu i nowych, fajnych, takich nieszablonowych pomysłów, nie takich w stylu właśnie zamkniętych osiedli, szarych, smutnych. To jest bardzo fajne. Wszystkiego dobrego na kolejne projekty. Dziękuję Państwu bardzo.